Odkąd w 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, byliśmy kolejną grupą odwiedzającą Belgię. Każdy z posłów Europarlamentu ma wydzielony fundusz roczny na zaproszenie 110 osób ze swojego kraju, aby mogli oni poznać miejsce, gdzie funkcjonuje ten zadziwiający twór, jakim jest Parlament Europejski. Oznacza to, że każdego roku do miast, gdzie Unia ma swoje instytucjonalne siedziby, może przyjechać 5610 Polaków, a to z racji liczby naszych posłów w Unii, których aktualnie mamy 51. Nasza grupa na zaproszenie posła Jacka Protasiewicza przyjechała do Brukseli. Plan pobytu był bogaty i bardzo zdyscyplinowany czasowo ze względu na precyzyjnie odmierzone godziny w Europarlamencie. Warto wiedzieć, że to miejsce odwiedza dziennie około 1000 osób. Zanim jednak przyszedł czas na Europarlament, spacerem poznawaliśmy dolną Brukselę i jej słynny na cały świat Wielki Plac. Nie wiadomo na co patrzeć, chciałoby się widzieć od razu wszystko, bo takie bogactwo i uroda architektury nas otacza. Ponad 300 lat temu odbudowany z pieczołowitością po tym, jak pierwotne zabudowy legły niemal w całości w gruzach po bombardowaniu Francuzów. Powstały zespół zaprojektowano i zbudowano w jednolitym flamandzkim stylu. Charakteryzuje się on nieregularną, pięciokątną budową i wylotem na 7 uliczek. Jako że brak jest zabudowy śródrynkowej, widoczne dla zwiedzających są całe kamienice. Można podziwiać bogate ich zdobnictwo, misterną ornamentykę elementów dekoracyjnych i figur. Na tym placu latem układane są dywany kwiatów ponad 1800 metrów kwadratowych. My, turyści kwietniowi, musieliśmy uraczyć oczy małym placykiem roślin do sprzedaży. Ratusz na Placu Wielkim jest jednym z najpiękniejszych przykładów gotyckiej architektury Belgii. Góruje nad nim 90-metrowa wieża zwieńczona figurą patrona miasta, świętego Michała. Na wprost ratusza znajduje się neogotycka budowla Dom Króla, w której aktualnie mieści się Muzeum Miejskie, a w nim kolekcja ceramiki i wyrobów ze srebra, co jest chlubą Belgów. Aktualnie w remoncie jest wielka część centrum Dolnej Brukseli. Tuż opodal, niedaleko Wielkiego Placu, pod imponującym szklanym zadaszeniem znajduje się Galeria Świętego Huberta. To neoklasycystyczny pasaż handlowy pełny galerii, kafejek, sklepików i restauracji z różnych stron świata. Majestatyczne budynki tej części miasta wznoszą się nad turystami z całego świata, w tym i nad naszymi głowami. Zespół Wielkiego Placu w Brukseli wraz z pasażem Świętego Huberta wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma 40 cm, około 600 lat i największą kolekcję ubrań z całego świata. Był wielokrotnie ukrywany przed wrogiem, kradziony i odzyskiwany. Mannequin Peace, czyli siusiający chłopiec, jeden z symboli Brukseli. Nie sposób nie zrobić sobie z nim zdjęcia. Tak też robimy. Wiele legend jest z nim związanych. Jedna z nich mówi o zaginionym królewskim synu podczas polowania. Wielogodzinne poszukiwania malca w pobliskich lasach nie przyniosły rezultatu. Dopiero spragniony leśniczy, idący za odgłosem szemrzącego strumyka, po rozsunięciu gałęzi spostrzegł siusiającego do źródła chłopca. Inna podoba nam się bardziej. Otóż jest XIV wiek i kolejna okupacja Brukseli. Wrogowie mają chytry plan zdobycia miasta, wysadzając mury w wybranym miejscu. Mały chłopiec, szpiegujący wrogów, poznaje te plany. Tuż przed wybuchem bohatersko sika na palący się ląd, a miasto zostaje uratowane. Nasz spacer zmierza w stronę Placu Agory.
W jego centralnym miejscu wita nas z pomnika XIX-wieczny burmistrz Brukseli Charles Bulls wraz ze swoim ulubionym psem. Z przyjemnością zatrzymaliśmy się przy tym pomniku w słuchaniu w koncert cymbalisty. Kilkaset metrów dalej, na lekkim wzniesieniu, nie sposób nie pomyśleć o przygodach Don Quixota z La Manchy. To także okazja, by przy tej barwnej postaci zrobić sobie zbiorowe, pamiątkowe zdjęcie. Prawdziwy turysta nie ominie katedry świętego Michała i Guduli. Świątynia wita nas biciem dzwonów. Fasadę główną z XVI wieku, do której prowadzą monumentalne schody, wieńczą dwie 69-metrowe wieże, ozdobione łukami dekoracyjnymi oraz niszami. Wewnątrz katedry znajduje się 12 kolumn z barokowymi posągami 12 apostołów. Chór oświetlony jest przez dwa duże witraże z XVI wieku. Trzytonowy ołtarz główny został wykuty w kamieniu. Imponujące są monumentalne organy umieszczone w nawie głównej w tak zwanym jaskółczym gnieździe. Oświetlane są przez dwa misternie wykonane, ale potężne witraże. Ich budowa jest imponująca. Są to 4300 piszczałek, 63 mechanizmy gry, 4 klawiatury przy mechanizmie jednopedałowym. Drewniana barokowa ambona z 1699 roku przedstawia Adama i Ewę, jak to ktoś określił, niestety już wygnanych z raju. I jeszcze jedno spojrzenie na piękny kościół. I zbliża się nasze spotkanie w Europarlamencie. Tu wita nas gospodarz tej wycieczki, poseł, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz. Ten czas to jedyna okazja na krótką rozmowę przed kamerą. Czego pana jako mężczyznę polityka nauczył Europarlament? Kultury osobistej, której brakuje w polskiej polityce. Tego, że liczą się kompetencje, a nie tylko silne łokcie. I wreszcie trzecia rzecz, Europarlament pozwala zrozumieć, że z naszymi sprawami, które są ważne, ale jednak nie jesteśmy pępkiem świata, że podobne problemy jak polskie, czy są w innych krajach europejskich, a to, co nam się wydaje ważne z takiej perspektywy ogólnoświatowej, kiedy widzimy tu z perspektywy Brukseli, jak groźne stają się gospodarczo silne Chiny, czy w ogóle nowe potęgi na świecie, że te nasze spory, w których czasami grzęźniemy bez sensu, sprawiają, że tracimy dystans. Możemy niedługo być naprawdę zamiast centrum, to prowincją świata, a to się będzie odbijało również na jakości naszego życia. Jacek Protasiewicz jest przewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią. Od lat pracuje na rzecz zbliżenia wschodnich sąsiadów Polski z Unią Europejską. Mamy wpływ na politykę Unii wobec Wschodu, natomiast na sam Wschód ten nasz wpływ nie tylko Polaków czy polityków polskich, ale w ogóle całej Unii Europejskiej jest ograniczony. Proszę pamiętać, że takie kraje jak Białoruś, Ukraina, nawet Gruzja, to jednak są kraje, zwłaszcza te dwa pierwsze, związane nie tylko politycznie, historycznie, ale i kulturą. Związane są z Rosją i nawet i taki rodzaj mentalności, kultury uprawiania polityki jest bliższy często temu rosyjskiemu niż europejskiemu. A więc ten czas, kiedy my będziemy przekonywali ich do naszego modelu, do współpracy z Zachodem, no pewnie będzie dłuższy niż
ten czas, który Unia Europejska, ta stara, potrzebowała, żeby nawiązać dobre relacje z nami. My jednak nigdy nie byliśmy częścią Związku Radzieckiego i historycznie też zawsze byliśmy bliżsi Zachodowi niż Wschodowi, w tym przypadku Moskwie. Jakie są teraz nasze główne zadania w Unii Europejskiej, nasze zadania polskie, was, europarlamentarzystów? To, co z perspektywy Polski jest ważne, to jest zapewnienie kolejnych 7 lat dobrego budżetu na inwestycje w Polsce. Widzimy, ile się zmieniło w kraju, ale ciągle widzimy, że jeszcze wiele trzeba zmienić. A żeby to się stało, potrzebne są unijne pieniądze, a więc negocjacje, które się właśnie rozpoczynają na temat pieniędzy na kolejne lata, od roku 2014 do 2020, to będzie sprawa fundamentalna, zasadnicza. Musimy się starać, ażeby w wyniku tych negocjacji uzyskać przynajmniej tyle samo, ile w ciągu ostatniej siedmiolatki, która się właśnie w 2013 skończy. Drugi punkt to jest kwestia właśnie tych relacji ze Wschodem. Dlaczego one są tak ważne? Dlatego, że cały czas mamy do czynienia, nawet jeśli byśmy chcieli jej uniknąć, to rywalizacją pomiędzy Zachodem a Wschodem, pomiędzy Europą, Unią Europejską a Rosją. I ważne jest, żeby te kraje, które bezpośrednio z nami, z Polską graniczą, nie widziały w nas konkurentów, wrogów, przeciwników, ale dobrych sąsiadów i żeby może miały chęć do współpracy z Zachodem większą niż do tej pory wykazują. Dyplomacja dyplomacją, ale mówicie czasem dość. Uchwaliście rezolucję w sprawie Białorusi, jeśli chodzi o organizację mistrzostw hokeja. A w związku z tym, że to tam po prostu siedzą więźniowie polityczni. Jak myślicie, jak ta sprawa się skończy? Decyzja o samych mistrzostwach niestety muszą podjąć działacze sportowi, a nie politycy. My, zresztą tak jak i Senat amerykański, apelujemy o to, argumentując, że nie można organizować święta, jakim są Mistrzostwa Świata, można powiedzieć, na pogrzebie. Bo to, że wielu więźniów ciągle siedzi w więzieniach, a niektórzy z nich, prowadząc głodówkę, czy w ogóle będą źle traktowani, są na granicy życia i śmierci, no to można powiedzieć, że mamy do czynienia jakby z organizowaniem zabawy w trakcie pogrzebu. I każdy to rozumie. Mam nadzieję, że działacze sportowi również. Natomiast widząc też, co się dzieje w relacjach z Białorusią, widzimy, że jeżeli Unia zaczyna poważnie mówić o sankcjach gospodarczych zwłaszcza, to te nasze argumenty dużo bardziej znajdują posłuch w Mińsku niż wtedy, kiedy tylko apelujemy do sumień i do dobrej woli. Jednak władze białoruskie boją się sankcji gospodarczych, bowiem ta wymiana handlowa z Unią Europejską jest nawet większa niż wymiana Białorusi z Rosją, a ten kraj desperacko potrzebuje pieniędzy, rozwoju gospodarczego, bowiem jest niewystarczalny i jest źle zarządzany. Proszę nam powiedzieć, mówi Pan, że najbliższe lata są fundamentalne dla pozyskania środków na rozwój Polski. A czy tłumaczy się Pan tu w Europarlamencie przed swoimi kolegami, szefami, dlaczego my nie do końca umiemy wykorzystywać te środki Unii, na przykład sprawa alokacji pieniędzy w kolei polskiej? Z naszej perspektywy polskiej to może wyglądać jak jakaś poważna słabość, ale z perspektywy Brukseli, kiedy się porównuje wszystkie kraje, na tym tle Polska wygląda znakomicie, bowiem to ryzyko utraty tych kilkuset, 400 pewnie milionów w tym przypadku na kolej, to jest w ogóle tyle w porównaniu z tym, jakie problemy mają Węgrzy, Rumunii, Bułgarzy, Czesi czy Słowacy. Więc ale lepiej się porównywać z lepszymi, a nie z gorszymi. Zgoda, ale prawdę mówiąc, jeśli chodzi o wykorzystanie środków tych europejskich na inwestycje i na rozwój, jesteśmy najlepsi w Europie, proszę mi wierzyć. Nawet jeśli my wiemy, że nie wykorzystaliśmy, że nie wykorzystamy 100%, a tylko 95 czy 96%. To i tak w porównaniu z wszystkimi innymi krajami jest rekord. I tak nas za to podziwiają w Unii Europejskiej, a niektórzy patrzą nieufnie, jak to się dzieje, że Polakom aż tyle się udaje wykorzystać. Jakie obowiązki ma Pan na co dzień jako wiceprzewodniczący Europarlamentu? Do tych obowiązków, które miałem jako zwykły poseł, doszło bardzo wiele spotkań na wysokim szczeblu. Chociażby dzisiaj zaraz będę miał spotkanie z sekretarzem generalnym NATO w bardzo wąskim gronie, do którego nigdy pewnie by nie doszło, gdyby nie funkcja, jaką w parlamencie piastuje.
Również z wicepremierem Ukrainy będę miał okazję się spotykać, rozmawiać o relacjach Unia Europejska-Ukraina i w ogóle o tym, co się w tym kraju dzieje. A więc dużo większa odpowiedzialność, dużo więcej obowiązków, dużo więcej spotkań na wysokim szczeblu, co sprawia, że rzadziej bywam w Polsce. Tego akurat nie żałuję, ale też mam poczucie, że to jest taki ważny okres w życiu każdego polityka i każdego człowieka, te 2,5 roku, kiedy funkcję wiceprzewodniczącego parlamentu piastuję. Już wiele lat, będąc aktywnym politykiem, wiem, że nie wszystko zależy od mojej własnej woli czy od mojego własnego planu. Chciałbym oczywiście, żeby na koniec mojej kadencji, po pierwsze, żebyśmy mieli poczucie, że wynik negocjacji budżetowych jest dla Polski dobry. Po drugie, że sąsiedzi na wschodzie nie cofają się na tej drodze rozwoju w kierunku lepszej gospodarki, ale też i demokracji, większej wolności. A po trzecie, co najważniejsze, chciałbym, żeby moi wyborcy, nasi wyborcy w Polsce, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku, mieli poczucie, że, no, że ten człowiek godnie nas reprezentował, że jest ceniony za to swój wysiłek i pracę, którą włożył przez te lata w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza w roli wiceprzewodniczącego. Życzymy panu i sobie tego zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję. Państwu również telewidzom, a państwu również jeszcze miłego pobytu w Brukseli. Na wystawie widać długą drogę, którą przebyła Europa. Odrodzenie się po dwóch wojnach, zjednoczenie podzielonego kontynentu, a teraz ten wspólny polityczny projekt. Te słowa wygłosił wybitny Polak, przewodniczący Parlamentu Europejskiego rok temu na otwarcie obiektu parlamentarium. To multimedialna historia teraźniejszości i przyszłości parlamentu. To miejsce, gdzie każdy Europejczyk i nie tylko powinien spędzić wiele godzin, by móc zapoznać się ze zgromadzoną tu wiedzą. Centrum informacyjne powstało jesienią 2011 roku z myślą o dorosłych i dzieciach. Na każdym etapie zwiedzania przewodnik multimedialny, dostępny w 23 językach, w tym oczywiście i po polsku, wyświetla informacje i filmy. Programy można skonfigurować dla dzieci i dla osób z dysfunkcją słuchu czy wzroku. Setki ekranów pokazują historię integracji europejskiej, informują o znaczeniu tej integracji na życie ludzi w poszczególnych krajach wspólnej Europy. Można brać udział w posiedzeniach Europarlamentu i poczuć wielonarodowość Unii Europejskiej. Kończymy zbyt krótki niestety pobyt w parlamentarium. Przed nami zaplanowane spotkanie z europosłami Tadeuszem Zwiewką i Krzysztofem Liskiem. W holu jeszcze jedno grupowe zdjęcie, tym razem pod flagami państw Unii. Mamy dawkę historii o Unii i wiele informacji teraźniejszych. I tak, jest 751 posłów wybieranych proporcjonalnie do ilości ludności w danym kraju, reprezentantów 27 krajów członkowskich i blisko 500 milionów ludzi. Najwięcej posłów, bo aż 99, reprezentuje Niemcy, najmniej, bo 5 reprezentuje Maltę. I tu ciekawostka. Gdyby zawsze stosować proporcje do ilości obywateli w danym kraju, Malta miałaby pół posła. Dlatego ustalono, że najmniejszą ilość z danego kraju stanowi 5 reprezentantów. Na tle tych państw zrzeszonych w Unii Europejskiej widać, jak znacznym krajem jest nasza ojczyzna. Polska reprezentuje 51 posłów i zajmuje ona 6 miejsce pod względem liczebności naszych eurodeputowanych. 1 kwietnia dołączyli do nas obserwatorzy z kolejnego kraju, który będzie członkiem Unii już niebawem, czyli z Chorwacji. Jest ich 12 i tyle mandatów Chorwacja otrzyma w kolejnych wyborach, które się odbędą w roku 2014, co krótko mówiąc oznacza, że inne kraje będą musiały oddać część posiadanych przez siebie mandatów i niestety pewnie dotknie to także Polskę, która straci jeden mandat. W Parlamencie Europejskim nie mają znaczenia partie polityczne, do jakich w swoich krajach należą posłowie. Tu ważne jest, do jakiej frakcji przystąpili w Europarlamencie. Największa ilość polskich posłów pracuje w najliczebniejszej frakcji pod nazwą Grupa Europejskiej Partii Ludowej. Liczy ona 282 posłów. Drugą co do wielkości frakcją jest Grupa Postępowego Sojuszu Socjalno-Demokratycznego, w której zasiadają także polscy posłowie.
To, co odróżnia Parlament Europejski od na przykład polskiego, to to, że koalicję zawiera się nie na kadencję, ale dla danej sprawy. Kiedy się ktoś pyta, co wy tam możecie, my mówimy w pojedynkę nic. Nawet dwie duże grupy posłów, jak niemiecka i francuska, samodzielnie nie mogą decydować, opowiada Tadeusz Zdwiewka. Dogadywanie się w danej sprawie bywa żmudne, sojusze buduje się trudno, bywa, że judaszowe srebrniki niszczą sojusze. Mimo przeciwności trzeba nad nimi pracować, bo Parlament Europejski stanowi jednolite prawo dla całej Unii i interesy wszystkich krajów mają być zabezpieczone. Dlatego tak ważna jest praca posłów w Europarlamencie, ich tu obecność. Ci, którzy są często w Polsce, udzielają częstych wywiadów, tak naprawdę nie mają czasu na rzetelną pracę. Obaj posłowie podkreślali, jak komplikuje życie organizacja posiedzeń plenarnych w Strasburgu, co zostało kiedyś zapisane w traktacie. Jak jest to kosztowne, trudne logistycznie, bo dowozi się na takie spotkania kilka tysięcy urzędników, tony dokumentów. Mimo walki o zmianę tych zapisów, Francja nie zgadza się na to. Z prostego powodu. Straci na tym ekonomicznie Strasburg. A tego typu zmiany w traktacie muszą odbywać się jednogłośnie. Czy Polska utrzyma niskie normy emisji CO2? Pada pytanie z sali. W parlamencie przegraliśmy. W tej chwili rząd polski najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej na 100%, zablokuje to na platformie Rady. My tu już nie możemy nic zrobić. Jeszcze raz do grupy dołącza poseł Jacek Protasiewicz. Jest w chwilę po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO. Tylko bardziej jestem zainspirowany tym spotkaniem z sekretarzem generalnym NATO, który wprawdzie jest Europejczykiem, więc może dlatego tak wiele czasu poświęciliśmy na to, co to w ogóle będzie z NATO i jaka jest rola w tym wszystkim Europy, nie państw europejskich. W ogóle jakby koncepcji przyszłości naszego bezpieczeństwa w ogóle w świecie, czy bezpieczeństwa na świecie. Poseł tłumaczy zawiłość i złożoność tego problemu. Składa się na to kilka podstawowych elementów. W świecie dokonują się ogromne zmiany gospodarczo-ekonomiczne. Ogniska zapalne przenoszą się w inne rejony geograficzne świata. 30 państw świata ma zdolność budowania rakiet dalekiego zasięgu. 11 września pokazał, że nie ma miejsc na świecie, o których z pewnością można powiedzieć, że są bezpieczne. To jest fakt. I Amerykanie siłą rzeczy, no nie stać wszystkich na wszystko. Nawet Amerykanów, żeby brać, tak powiem, odpowiedzialność za bezpieczeństwo na całym świecie, będą się przesuwać jakby ze swoim środkiem ciężkości na teren bardziej Pacyfiku. Dlatego trwa i będzie trwać dyskusja o Stanach Zjednoczonych Europy czy Federacji Europejskiej. Pełni refleksji nad zdobytą wiedzą zmierzamy do sali plenarnej. Tu od polskiego urzędnika, przewodnika dowiadujemy się, że jesteśmy wyjątkową grupą. Aż trzech posłów tutaj spotkało się z Państwem. No, muszę powiedzieć, jest to szczególne potraktowanie grupy. Jesteście Państwo najbardziej wyjątkową grupą, jaką miałem w tym roku. Jeszcze trzech posłów to jeszcze nigdy chyba nie było na spotkaniu. Dwóch rzadko się zdarza, najczęściej przychodzi jeden. Salę plenarną oglądamy z galerii dla gości. Gdyby akurat odbywały się obrady, pod numerem 18 w słuchawkach umieszczonych przy każdym krześle rozbrzmiewałoby tłumaczenie na język polski. Aby się tu znaleźć, trzeba ukończyć 14 lat. Jest to miejsce codziennej pracy komisji parlamentarnych i frakcji politycznych oraz wybranych sesji plenarnych. Widok robi wrażenie. Sala musi pomieścić europarlamentarzystów, urzędników, obserwatorów, tłumaczy, techników. Teraz jest cicho, ale z łatwością możemy sobie wyobrazić tygiel wielu języków i uznać w tym kontekście hasło. Parlament Europejski, otwarte drzwi, otwarty umysł, nowe możliwości. To już prawie koniec naszego pobytu w Parlamencie Europejskim. Jeszcze tylko jedno zdjęcie na tle flag narodów Unii i krótkie podsumowanie opiekuna naszej grupy. Parlament Europejski umożliwia wszystkim obywatelom z państw członkowskich wizyty. Na zaproszenie posłów każdego roku do parlamentu przybywa kilkanaście tysięcy osób ze wszystkich, nawet najodleglejszych części Europy. Przyjeżdżają uczniowie, przyjeżdżają seniorzy, przyjeżdżają różne grupy zawodowe. Taka wizyta bezpośrednio daje im o wiele więcej niż zapoznawanie się z stronami internetowymi czy czytaniem nawet najciekawszych broszur informacyjnych. Przez kilka lat
daje to całkiem pokaźną grupę osób, która w ten sposób promuje w naszym regionie, na Dolnym Śląsku, nie tylko ideę integracji europejskiej, ale różne wartości, którymi żyje Europa tu w Brukseli. Takie wartości jak tolerancja, poszanowanie innych krajów, innych nacji. Żegnamy Brukselę. Świat zabytków, polityków, piwa, koronki i oczywiście czekolady.